Cześć, tu Karolina, pseudonim Guga. Niektórzy pewnie mnie znacie jako Karolina Guga Trax z mojego bloga. I miesiąc temu wyjechałam do Kanady, konkretnie do Nowej Szkocji, na jednoroczne pozwolenie na pracę. Szukam tu pracy jako kierowca ciężarówki. A Was chciałam zaznajomić z niektórymi początkowymi wydatkami na moim przykładzie, bo wiadomo, każdy przykład, każda osoba jest inna. Ja Wam opowiem, jak to u mnie było. Więc na granicy każdy musi oczywiście posiadać paszport i wykupioną przez internet ETE za 7 dolarów. Te dwie rzeczy to tylko jeżeli turystycznie, a dla osób, które mają pozwolenie na pracę, na przykład na roczne pozwolenie na pracę, tak jak ja, dodatkowo powinny posiadać na granicy ze sobą taki dokument. I takie pozwolenia na pracę zazwyczaj mają od razu wykupioną ETE. Czyli nie trzeba już oddzielnie jej wykupować, tak jak ja błędnie wykupiłam, ponieważ się nie doczytałam, że była już automatycznie wykupiona, ale nic nie szkodzi. Na granicy, na podstawie tamtego dokumentu, otrzymacie już pełnoprawne work permit i powinniście je wszędzie ze sobą nosić, bo się praktycznie wszędzie przydaje. Wszędzie o nie pytają. Tak. No i na moim przypadku ten work permit został wydany jakby przez pozwolenie na pracę, przez program IEC. I takie coś kosztuje 226 dolarów i to są Government Processing Fee. Ale jeżeli dla kogoś całą tą aplikację składa prawnik, tak jak było w moim przypadku, oczywiście ponosicie dodatkowe koszty prawnika, ale przynajmniej macie pewność, że nie zrobicie jakiegoś głupiego błędu, czy coś pominiecie, bo jest bardzo dużo takich wnikliwych pytań, przez co Wasza aplikacja może zostać odrzucona, a tak to przynajmniej macie tą pewność, że wszystko będzie zrobione dobrze. I powiecie, że po co, że pieniądze niepotrzebnie wydane. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że ktoś za mnie to robił i że oddałam to w dobre ręce. Tym bardziej, że jako kierowca międzynarodowy praktycznie nigdy mnie nie było w domu. Wyjeżdżałam na parę tygodni i nie miałam czasu, nie miałam głowy, żeby się tym zajmować. A i tak było mi bardzo ciężko, żeby skompletować te wszystkie wymagane dokumenty. Dodatkowo osoby, które miały jakąś skomplikowaną sytuację w przeszłości albo przebywały na terenie Stanów Zjednoczonych przez jakiś dłuższy okres, są też proszone o składanie dodatkowych wyjaśnień oraz o wysyłanie odcisków palców do USA, aby potwierdzić że no, nie miało się jakichś tam występków i popełnionych przestępstw. No i ja swoją IEC robiłam na przełomie 2017-2018. Cały proces trwał około 8 miesięcy, a teraz oczywiście już 2019 rok mamy, czyli wszystko mogło się zmienić. Tak samo zostałam poinformowana przez moją prawniczkę, że na granicy powinnam mieć 3500 dolarów kanadyjskich albo 2500 dolarów amerykańskich w przypadku, gdy nie posiadam biletu powrotnego. Teraz podobno na internecie można wyczytać, że trzeba mieć tylko 250 dolarów kanadyjskich oraz bilet powrotny.
więc to już musicie się sami dowiedzieć. Potrzebne też jest na granicy ubezpieczenie na cały wasz pobyt. U mnie to jest takie, było takie, nawet oni nie pytali. Moje ubezpieczenie było wykupione wraz z umową za telefon, więc było śmiesznie tanie i się bałam, że to nie przejdzie, ale oni nie pytali. Ceny takich ubezpieczeń wahają się właśnie od 300 zł za rok do paru tysięcy za rok. Przy przejeździe przez granicę autem, tak jak było to w moim przypadku, powinniście też wypełnić formularz, że to auto jest wasze i jesteście zwolnieni z cła, ponieważ nie jest ono na import. I to jest wszystko, co na granicy. Czyli jeżeli jedziecie samochodem, to wypełnić ten formularz na granicy. 2500 dolarów kanadyjskich i bilet powrotny, ubezpieczenie, dokument potwierdzający, że macie na przykład one year work permit albo inne pozwolenie na pracę, ETE za 7 dolarów i paszport. I to jest wszystko z pobytu na granicy. Teraz przechodzimy dalej. Ja jeszcze przyjeżdżając tutaj przywiozłam ze sobą wiele dokumentów z Polski, takich jak świadectwo niekaralności, odpis prawa jazdy, akt urodzenia, świadectwo szkolne oraz odpis ocen z 3 lat, historię szkód, czy też bezszkodowej jazdy sprzed 3 lat. I to wszystko zaniosłam do tłumacz przysięgłej. Kosztowało mnie to 500-600 zł, średnio 100 zł lub mniej za jeden dokument, za niektóre więcej, więc średnia 100 zł za tłumacza. I zrobiłam to dlatego, że zastanawiałam się nad przedłużeniem swojego pobytu na stały pobyt, może potem na obywatelstwo. Stały pobyt to permanent residence i takie dokumenty na innych programach będą od was wymagane. Na przykład program LMIO albo ja jako w Nowej Szkocji to będę miała jakiś inny program tutaj dostępny z prowincji atlantyckich. Programów jest wiele, trzeba poczytać. Również wyrobiłam prawo jazdy międzynarodowe. Nie jest one jakieś koniecznie wymagane, ale przy kontroli policji zawsze o nie pytają i dobrze je mieć. Oczywiście jakoś tam kontrola przejdzie i bez tego, tylko z naszym prawem jazdy, ale ja nie lubię utrudniać ludziom życia. I dlatego zrobiłam, tym bardziej, że to jest gdzieś z dwa dni oczekiwania na to, jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, może 30 zł czy ile. No i to wozimy wraz z naszym oryginalnym prawem jazdy. No i już wiele razy mi się przydało, bo wcześniej jeździłam po Stanach, pół roku byłam w Stanach i teraz od miesiąca jestem tutaj, to już z trzy razy kontrolę miałam. I o to pytali. Co potem? Ja przyjeżdżałam przez granicę Calais, jak te nasze francuskie, taka sama nazwa. I jechałam autem z Maine, przez granicę Maine i Nowego Brunszwiku. Bramka z autostrady, miałam tylko jedną bramkę za 4 dolary, a u nas między Halifax a Dartmouth są dwa mosty i za każdy przejazd w każdą stronę płacimy 1 dolara. Hotele około 100 zł za dobę, od 70 do 150, takie trzygwiazdkowe. No to ja pobyłam w nich tydzień, ponieważ nie mogłam znaleźć mieszkania.
No i będziecie potrzebowali na pewno SIN, czyli Social Insurance Number. To się Wam przyda do pracy. Albo jak w moim przypadku, gdyż brałam mieszkanie z agencji, też tam o taki numer SIN mnie pytano. Ale jeżeli macie mieszkanie od osoby prywatnej lub gdzieś indziej, to poczekajcie z tym numerem SIN, aż będziecie mieli ten adres i wtedy wyróbcie SIN. I wtedy ten SIN będzie waszym proof of address, albo inaczej mówiąc proof of residence, który potem się wam przyda przy wyrabianiu prawa jazdy w urzędzie komunikacji Access. U nas Access Nova Scotia, tak to się nazywa. Ponieważ do prawa jazdy są wymagane dwa dokumenty proof of address. I taki SIN właśnie może nim być, ponieważ to jest ten numer SIN, który wyrabiacie w urzędzie, który nazywa się Service Canada. I tutaj na dole macie adres. Ja nie miałam adresu, bo zrobiłam go od razu w pierwszy dzień przyjazdu do Dartmouth. I pani nie robiła problemów. Pani mi po prostu zmyślony adres tam jakiś wpisała. I dzięki temu mogłam już mieć wyrobiony ten SIN i iść wynajmować mieszkanie w tej agencji z tym numerem SIN, bo inaczej to by mi się nie udało. Ale na szczęście w Kanadzie, na razie znam tylko Nową Szkocję, ale ludzie są tutaj normalnie niesamowici, przemili i bardzo pomocni, więc zrobią wszystko, co w swojej mocy, żeby Wam jakoś pomóc. Dobra, ale o tym to potem, bo naprawdę o tych ludziach to można mówić i mówić, jak tutaj pomagają. Może na następnym filmiku. To jak mamy SIM, no to mieszkanie. W moim przypadku mieszkanie to jest gdzieś ponad $700 miesięcznie. No i ono mi było też potrzebne, żeby założyć konto w banku, bo do konta w banku potrzebny Wam adres. Ja mam konto w banku Scotiabank i dostaniecie takie dokumenty, których u nas w Polsce nie ma, czyli payroll, który taki dokument dajecie dla swojego pracodawcy. I pracodawca będzie dzięki temu mógł Wam przelewać tygodniowe czy dwutygodniowe wynagrodzenie. Jest też drugi papierek, jest to money order i ten money order możecie przekazać na przykład właśnie do agencji mieszkaniowej, żeby opłacać mieszkanie miesięcznie, albo opłata za prąd, jakaś regularna, stała opłata. Są też banki jak RBC, czyli Royal Bank of Canada, CIBC i TD. No i oczywiście The Scotia Bank. To są cztery banki, które zostały mi polecone. Nie znam ofert tych innych banków, bo się nie dowiadywałam, po prostu skorzystałam z pierwszego lepszego z tych czterech. Opłata $15 miesięcznie, no chyba, że masz większy przychód, ileś tam tysięcy, to wtedy nie płacisz nic. Też ostatnio się dowiedziałam, dzisiaj świeżutka sprawa, czyli Nova Scotia Health Card. Wszyscy, którzy mają pozwolenia na pracę minimum 12 miesięcy, mogą takie ubezpieczenie dostać. Ono jest bezpłatne. Ono jest bezpłatne i co tutaj chciałam powiedzieć? A, że
że jeżeli chcecie się o tą health card starać, to w miarę prędko po waszym przyjeździe, bo ja tutaj jestem jeden miesiąc i ją otrzymałam, ale mój znajomy, który był chyba 2 miesiące, czy 2,5 miesiąca, to mu tej karty odmówiono, bo powiedzieli mu, że już za długo, że już za długo tutaj jest i za krótko mu tego pobytu zostało i mu się niby nie należy. Więc taka moja uwaga. Najszybciej po przyjeździe też jak można, żeby w ciągu miesiąca to załatwić. I też od tego znajomego dodatkowo do filmiku chciałam załączyć coś o aucie, bo ja miałam auto swoje, a znajomy kupował tutaj auto, żeby już dopełnić to wszystko o początkowych wydatkach w Nowej Szkocji, to w takim razie o aucie. Kupno auta można już rozpocząć już od 2 czy 3 tysięcy dolarów. Potem jest rejestracja, 240 dolarów na 2 lata. Przegląd, czyli MVI, też na 2 lata i to jest 40 dolarów. No i oczywiście potem ubezpieczenie. Ubezpieczenie, które akceptuje nasze polskie doświadczenie czy europejskie, to będzie firma Jonas Insurance, ale oni tylko przyjmują ludzi z 3-letnią jazdą bezkolizyjną. No i dlatego tutaj mój kolega wybrał drugą ubezpieczalnię, czyli TD Insurance i to jest 1500 do 2000 dolarów kanadyjskich za cały rok za 10-letnie auto. No i to jest wszystko na dzisiaj o wydatkach, a tylko jeszcze o Sinie wspomnę, że dostaje się od ręki, 10-minutowa sprawa. Nie jak jak w Stanach słyszałam ostatnio, że się długo czeka. No, to wszystko na dzisiaj i następny filmik będzie o robieniu prawa jazdy. Dzięki za wysłuchanie, mam nadzieję, że się komuś przyda. Trzymajcie się, pa pa.